Witam was bardzo serdecznie, oczywiście na posterunku Tadzik. I dzisiaj przyszła, moi drodzy, do mnie po raz pierwszy w tym roku paczuszka. Tak, moi drodzy, dzisiaj dostaliśmy przesyłkę od pewnego jednego kolekcjonera. Czyli tak, jak już mówiłem wam w którymś tam odcinku w tej sprawie, że wymieniliśmy się chociaż raz w tym roku, tak jak ja chciałem, tak jak ja myślałem. No i w dobrym kierunku myślałem, bo faktycznie się wymieniliśmy, zresztą jeszcze nie jedną osobą. Ja właśnie jutro jeszcze wysyłam jedną paczkę dla takiej jednej osoby z Facebooka, więc jakbyś to oglądał, mój drogi kolekcjonerze, to właśnie tak, jak widzisz, tak prezentuje się dla ciebie ta paczka. Inaczej ja ją jutro wyślę listem zwykłym, tak jak ty chciałeś. No a dzisiaj sobie otworzymy niestety tylko tą paczkę, właśnie odmieniała się jeszcze z jedną taką dziewczyną. No i właśnie wysyłała mi paczkę priorytetem, ta też tak mówiła. No ale właśnie mamy godzinę za 20, czyli wtedy było w 3:30 po południu. No więc nie wiem, była już pani listonosz, jakoś tak właśnie mój brat mi mówił, że jakoś to kogoś tam widział. Ta osoba podchodziła właśnie do każdej skrzynki pocztowej. No i właśnie rozdawała te różne tam paczki. Okazało się faktycznie, znaczy nie widział dokładnie, czy to tak jest, ale później zadecydowałem, że sprawdzę, bo u mnie niestety jest deszcz, więc ja chciałem jak najszybciej ocalić te przesyłki z tej skrzynki mojej pocztowej. Tam przecież przedziera się woda, nie? Więc musiałem wyjść, wyszedłem, no i właśnie widzieliście, tak znajdowała się ta paczka. No niestety, jak tylko wysyłam na adres mojego domu skrzynki pocztowej, to widzicie, jest tutaj taka przykra plama. Raz też ją mieliśmy, jak wysyłam na mój adres. Więc, no, kiepsko, ale mam nadzieję, że to nie wpłynie na stan kar, więc ja zaraz będę musiał sobie szybko otworzyć. No i niestety, tak jak ja mówiłem, mam nadzieję, że na mój los nie potoczy się choroba. No i właśnie niestety, tak się stało. Dzisiaj po raz pierwszy nie poszedłem już, więc cały dzień siedzę w domu, właśnie przed chwilą wszedłem. No i muszę się kurować, jak to mówię. Dobra, to ja już otwieram. A właśnie, a nie powiedziałem właśnie na samym wstępie, zapomniałem powiedzieć wam, od kogo ta paczka właśnie... Paczka dotarła jako pierwsza, zawitała u nas stolica Polski, czyli Warszawa. No właśnie, Warszawa, paczka została wysłana dokładnie wczoraj. A właśnie, nie mówiłem wam, kto miał wczoraj urodziny, jaki gwiazdor. Otóż nasz były zawodnik Dumy Katalonii FC Barcelony i jednocześnie także mój ulubieniec światowej klasy Xavi Hernandez. Serdeczne życzenia mu składam. No a od kogo dostałem tą paczkę właśnie priorytetem? Od Collectors Praga, tak. Collectors Praga, właśnie się wam wydawało, że Praga to stolica Czech i właśnie mi się też tak z początku wydawało właśnie, jak poznałem tego użytkownika. No właśnie, to jest Collectors Praga właśnie z YouTube'a i z Facebooka, ale z YouTube'a raczej nie nagrywa filmów, tylko komentuje, jeśli już. Ogólnie to ja się z nim zgadałem na Facebooku, no i jestem właśnie ciekawy, Collectors, czy obejrzysz ten film, bądź czy otworzyłeś, już dostałeś paczkę ode mnie. No ja mam nadzieję, że dostałeś, no i zobaczymy. Jak wypadnie ta paczka? Widzę, że tutaj jest taśmą dwustronną zaklejona ona, więc dobra, no to otwieramy. Wreszcie czas zacząć. No a co jest w tej paczce, to właśnie się za chwilę dowiecie. No w końcu oczekiwałam tak długo na te karty, no i je mam. Już nawet nie musiałam kupować pierwszej przedpremierowej saszetki. Tylko wystarczyło, o jacie. I to jak super, patrzcie. Ja nie chcę pokazywać karty, jakie to karty z tej edycji. Ale patrzcie, jak ładnie to zapakowali. Jest tak złączone to ze sobą jest. No zaraz się dowiecie, co to są za karty. Jeszcze tam mamy z tyłu. No, przesyłka pewnie będzie bardzo fajna. O, widzę, że tu gratis. No, świetnie, świetnie. No, oczywiście mam nadzieję, że się nieraz wymienimy. Jakbyście widzieli Collectors Praga, to jest taki właśnie Collectors na poziomie Adriana Bosa, czy Chrisa Collectionera. Może też Łukasza Musioła, ale to już troszkę inna sprawa. On
troszkę, no, nieciekawe robi te filmiki pod tym względem, że one są tak drętwie prowadzone, więc dlatego ma tych subów mniej niż powinien być. Bo tacy właśnie kolekcjonerzy jak Cebek 19801, bądź Dr. Radian, Kruszyna i inne takie te znane osoby, postacie karciane na polskim YouTubie, mają właśnie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy subskrypcji, więc, bo oni robią te ciekawsze filmiki. Łukasz musiał jednak nie robić takich. No ale tak do tego, kim jest Collector z Praga, czyli osoba, z którą właśnie się wymieniłem. Jest to taki kolekcjoner właśnie w stylu Adrian Boss, Chris kolekcjoner. Myślę, że gdyby poważnie się zastanowił nad karierą YouTubera nagrywaniem, to myślę, że właśnie miałby podobną ilość subskrypcji, jak to właśnie ci dwaj podobnie nagrywający kolekcjonerzy, bo właśnie to jest właśnie tak. Kolekcjoner, czyli wie, jak się wymieniać, wie, nie robi zamieszania, taki ma porządek właśnie, jak ja. No a ja jeszcze się uczę, może kiedyś się nauczę, no i będę właśnie czerpał z tego duże dyski, będzie mi się fajnie nagrywało. No właśnie zapaliłem przed chwilą światło, żeby było troszkę jaśniej na naszej scenie. I właśnie dopiero dzisiaj rano przesłałem filmik. Dopiero dzisiaj przesłałem z pojedynkiem saszetek kart FIFA 365. Druga połowa się przesyła, no i właśnie jakieś miłe komentarze w końcu doszły. No, będę się jeszcze wam wymieniał. A, i jeszcze taka jedna rzecz, ponieważ taki jeden debil napisał mi, że nie szanuje widzów. I dał mi unsuba, to teraz mam dwie subskrypcje mniej, na szczęście jedna osoba mnie teraz chwilą dała subskrypcję, no i właśnie mam teraz dzięki temu tylko jedno mniej, więc, ale i tak się nie przejmuję mimo wszystko tym, że tylko dwa subskrypty mi zdradły, ale po prostu chodzi mi o tandetę, o beznadzieję właśnie tych osób, że po prostu tu ja nie będę do was pisał. Rzadko bywają takie osoby, które by wyjaśniły mi konkretnie, bez bluzgań ani nic takich hejtowań, dlaczego nie podobają się moje filmy. Albo jeśli już to odpowiedzi był bez gluzgań, ale kompletnie jakby nie oglądacie moich filmów, nic o mnie nie wiecie, więc lepiej nie piszcie. Ja po prostu te teksty będę albo zgłaszał, albo blokował. No i papa. No i dobra, no to taki musiałem dodać taką informację. No i dzisiaj jedna przesyłka. Mamy tutaj karty właśnie, kolejne karty z Bundesligi. No fajnie, może coś dojść. Gratisy, no i tutaj wymianę mamy. Co, od czego by tu zacząć? Dobra, zaczniemy sobie od wymiany. O matko, ale będzie się działo. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę z tych kart. No i właśnie, w sumie to ten odcinek jest tą premierą właśnie, bo karty po raz pierwszy z tej edycji się u mnie pojawiają na kanale. No, myślałem, że szybciej je zdobędę, ale najważniejsze, że i tak je zdobyłem. No już to na pewno w życiu nie będzie taka nowość. Będą karty, moi drodzy, z ekstra klasy. Tak, moi drodzy, o, patrzcie, nożyczki mi poleciały, ale... Więc nawet nie musiałem kupować saszetki, no mam nadzieję, no nie, akurat nie będzie, ale że kupię chociaż kiedyś jedną saszetkę, bo jakoś nie orientuję się w tym, ile na ileś trafia pewnych rodzajów kart, a jakoś muszę wiedzieć. No a jak dalsze losy się potoczą, to ja nie wiem. Poczekam, aż mi dziadek coś tam kupi, może album czy coś. To ja jeszcze sam zadecyduję. Na razie muszę się wymieniać z wieloma osobami za tą ekstraklasę. No a później zdecyduję, czy kupić album, czy nie. Czy będę zbierał tą pinię ekstraklasy. Ale na razie tak wstępnie jakieś karty zdobyłem. Właśnie do tej Pragi to właśnie jest taka dzielnica w Warszawie, faktycznie jest Praga chyba południe, północna, nie wiem skąd to tak dokładnie jest, nie wiem. O, moi drodzy, no i mamy premierę. I mam premierę na moim kanale, bardzo się cieszę. No i te bazówki oczywiście też mi na nich będzie absolutnie zależało. To nie będzie tak jak w tych resztę edycjach. Właśnie nie wiem ile tu jest kart, 300 czy 200, no na pewno któreś z tych, bo 100 to nie. Tyle co w update'cie to na pewno nie. Ale... Nie wiem właśnie, bo w poprzedniej edycji chyba mieliśmy jednak mniej tych kart, o ile się nie mylę. Tutaj mam ich trochę więcej, ale no, ta edycja zdecydowanie bardziej mi wyszła niż w tamta, 14-15. Tak uważam przynajmniej ja. Karty są naprawdę bardzo ładne. No, ale zajebiście. No, cudownie, klarownie, nie wiem jeszcze jak. W końcu otworzyliśmy sobie tą pakę. Ja przynajmniej jeszcze gratisy, więc troszkę musimy się pospieszyć. Może sobie najpierw zaczniemy od... O, Champions League. Tak sobie zrobimy właśnie, moi drodzy. No i co? I co, moi drodzy? Rozpoczynamy. Jako pierwsza edycja Champions League 14-15. Właśnie nie wiem, czy tą bazówkę miałem, ale chyba jednak i tak nie.
Właśnie, Neustadter z Schalke 04. No i tutaj także, słuchajcie, znajdują się trzy bazowe, moje ostatnie trzy brakujące bazówki, czyli Neustadter właśnie, Gervinho z Asroma i Emre Can z Liverpoolu. I to są te trzy kluczowe bazówki, które dają mi komplet ostatecznie wszystkich bazówek z tej edycji. Za co bardzo ci dziękuję, kolektor z Praga. No i właśnie, na takich właśnie można polegać, jak kolega właśnie, gościu, kolektor z Praga. No i tutaj już mamy karty specjalne, cztery karty specjalne. Jedne z moich braków. Te karty to akurat jeszcze nie miałem. William Carvalho, Rising Star, bo raz tak było, że wymieniłem się po prostu za inne, lepsze karty, bo oferta na przykład, tak jak mieliśmy przecież topę, wielki szał na update, to nawet się wymieniałem te karty niepowtórkowo właśnie takie z innymi, bo po prostu stwierdziłem, że się opłaca, już niewiele kart brakowało mi do kompletu i stwierdziłem, że po prostu będę się ich podbywał, a następnym razem ich nabywał. Tak jak właśnie teraz, w tym przypadku, tą kartę przecież wysłałem. No ale nie było jak odmówić takiej oferty, żeby dostać 3 Magiki, da jeszcze jakieś tam inne karty specjalne z tej edycji, właśnie takie. W tym stylu One to Watch, Defensive i inne. No i tam między innymi właśnie tą dałem temu, tej jakiejś tam już dawno temu osobie. Montero One to Watch, po raz kolejny ze Sportingu. No i tutaj już fans favorite Fabian Frey, jego akurat nie miałem już od początku. No i tak samo także tej karty Defensive Rock, Dejan Lovren z Liverpoolu. Więc jeśli chodzi o Champions League, to jest wszystko. Mamy pierwszą bazówkę z Ekstraklasy 15-16. No w końcu na moim kanale jest ta edycja, a tak długo wyczekiwałam i ją mam. Wymodliłem sobie tą edycję. Roman Gigołajew z Ruchu Chorzów, jest to pierwsza bazówka. No i ta karta specjalna, zawodnik z potencjałem, tak to trochę wygląda, jakby to była taki master z tej edycji Champions League 14-15, o też taki zielony pasek. No być może, że to jest takiej wartości. No niestety na żadnej stronie karcianej kolekcjonerskiej nie zauważyłem takich kart osobnych sprzedawanych. Tylko są niestety przez topsa zastranego, które narobiło prawdopodobnie namieszanie, bo to przez nich. Niestety tylko trzeba kupować zestawy startowe bądź same saszetki. No i się odbierając powtórki. Nie wiadomo, nieskończenie będziesz kupował te saszetki. Dość drogie. No i nigdy nie będziesz miał kompletu. Więc naprawdę nie wiadomo, ile trzeba poświęcić kasy na saszetki, żeby zdobyć komplet z tej edycji. No i niestety chyba do końca zapowiada się, że nie będzie takiej opcji, żeby kupić pojedynczo takie karty. No i żeby zacząć od gorszych, to poczynamy. Tutaj kolejną mamy garść bazówek bądź kart specjalnych. O, tutaj mamy akurat dwóch graczy pod Beskidzia. Rubet? A to jest chyba jakiś czeski, morawski piłkarz, Robert Demian. No nie wiem, czy się... Nie no, literówki na pewno nie zrobili, bo tam mają na pewno korektę. Więc taki błąd to, bo taki błąd to byłby absurdalny. Damian Chmiel, to jest tu kolejna bazówka. No i co, żebyś tak nie ciulał, bo to bazówki już kilka minut minęło, więc nie trzeba przecież tak ekscytować. Dawid Sołdycki, no i właśnie ten bardzo ciekawy klub, Termalika Bruk Bet Niecieczan, napisali akurat miejscowości, której pochodzi ten klub, ale tutaj przynajmniej na logu mamy Niecieczan napis. To jest właśnie ciekawy klub pod tym względem, że tam jest więcej miejsc na trybunach niż samych mieszkańców tego miasta. Goście tam mogą się relaksować. I tutaj mamy jakieś zakryte, o i tutaj mamy... Barry Douglas, no to jest akurat ten zawodnik, który właśnie kilka dni temu miał swój ostatni pobyt w Lechu Poznań. Pozdrowienia oczywiście dla Oli B z Facebooka. To jest jej ulubiony klub z Polski, jeśli oglądasz to, Ola. No i właśnie to były ostatnie momenty tego zawodnika, tego Szkota, bo właśnie dowiedziałem się, że ten zawodnik przeszedł do tureckiego klubu, jakiś tam Konya Sport, czy jak on tam się nazywał. I tutaj mamy dwie karteczki. Marek Zieńczuk z Ruchu Chorzów i Sebastian Nowak z Termaliki po raz kolejny. Panini tak sobie tutaj zapromowali napis. A właśnie z tego ujęcia, jak oglądałem właśnie, trafiała wam się ta bozówka, to trochę przypominała mi sepka z twarzy. No nie wiem, jak wy tak, czy wy tak uważacie, ale ja tak uważam. No juice, it sucks.
kolejna porcja Przemysław Frankowski. I trochę widzicie, taka postula jak z Champions League 14-15 to było. O właśnie, mamy dla przykładu. No i jeszcze dokładnie tak samo to wygląda, więc może jeszcze wam to udowodnię, że tak wyglądają te karty. I tutaj Karol Linety, kolejny gracz Lecha Poznań. Kolejna porcja. Igor Tarasow z Jagiellonii. I Bartosz Śpiączka. Ale powiem wam, że te nazwiska, szczególnie piłkarze właśnie mają jakieś takie dziwaczne te nazwiska, za co im współczuję. No i teraz kolejna porcja, tutaj widzicie, już nam widnieje pierwsza karta specjalna, Rafał Murawski. Jest to kapitan, właśnie nie potrafię rozróżnić, tak wyglądają zawodnicy z potencjałem, a tak kapitanowie. No i właśnie tutaj może tym się to różni, że zawodnicy z potencjałem są na czarnym tle, a kapitanowie mają taki pasek, no i też chyba są na murawie. No nie wiem, w każdym razie na pewno jest widnieje taki pasek z tyłu, napisany kapitan. No i tutaj już mamy zwykłą bazówkę, znowu z Termaliki, Dawid Plizga. No i już ostatnia taka porcja umiarkowanych kart. Kolejny zawodnik z potencjałem, Kamil Wacek. I o, wschodząca gwiazda, Krzysztof Piątek z Zagłębia Lubin. Fajnie. No i teraz przechodzimy no już do nieco lepszego. Mamy pierwszą porcję. I mamy dość chyba rzadką wschodzącą gwiazdę, Bruno Nazario z Lech Gdańsk. I kolejny zawodnik z potencjałem, Robert Jeś. To jest też jakiś piłkarz z Moraw. No i tutaj już przechodzimy do Błyszczaków, w końcu do Błyszczaków. Dzięki temu one ciężko wychodzą. No i właśnie, jest to kluczowy zawodnik, Tomasz Brzyski, właśnie z Legii Warszawa. Ciekawe, jakie są te karty warte, ile kosztują one w internecie. Ciężko jest to znaleźć, właśnie niestety, bo właśnie Tops wystrał prawdopodobnie cały ten sezon. Do innych edycji. No nie wiem, ale bardzo ładne są te karty, przyznacie. O wiele lepsze jakości, mniej zamieszania mam wrażenie. No i tutaj jest po prostu karta zarąbista, jak na ten początek zbierania tej edycji. Tak wygląda tył tej karty. Tutaj mamy w ogóle, aha, zawodników, dwóch liderów. Kasper Hamalainen i Dawid Kownacki. Ich sukcesy. A tak karta wygląda z tyłu, yeah, moi drodzy, jest, mamy w końcu podwójne kłopoty, Dawid Kownacki i Kasper Hamalainen. Lech Poznań po raz kolejny, ten zdrajca właśnie, Kasper Hamalainen, który jakieś 2 tygodnie temu podpisał kontrakt z Legią Warszawa. No właśnie, i mamy dwóch liderów, tego już byłego, a tego co nadal gra, Dawid Kownacki. Ten bardzo młody piłkarz i tutaj mamy fińskiego, także Kaspra Hamalainena. No piękne są te karty, z tego co widziałem, kolektor z Praga miał je 2 aż na wymianę po wielu blisterkach, więc oby tak dalej. No i mam nadzieję, że nie raz będą jeszcze takie super mega karteczki. Dobra, to i tak sobie podwójny nie damy na środek, bo zasłonimy tym samym tapetę. No i teraz gratisy, w końcu do gratisu przechodzimy, może najpierw sobie, no, Bundesligę, zobaczymy co. O, patrzcie. Tutaj mamy 2 pierwsze karty, zresztą też nowe, z Bundesligi. Jan Kirchhoff z Schalke i Eliro Elia. Ten zawodnik chyba z tego, co pamiętam, grał. Gra już w Feyenoordzie, więc to jakiś czas temu musiała wyjść ta edycja faktycznie. No i tutaj, moi drodzy, jest to Champions League 15-16. Mamy jako pierwszą Nemanja Matić. O właśnie, co tu jest? 2 takie same karty? 2? No, nie wiem, czy coś mu się pojarało, żeby nie ostro powiedzieć. Sven Bender, ale patrzcie, jaka kolorowa ta karta. To już w ogóle... A, widzicie, właśnie, faktycznie to się różni, bo tutaj jest troszkę mniej... Taka, no, nudna ta karta, a tutaj więcej się dzieje. Sven Bender, i to już są dalej tylko karty Bundesligi. Wallon Bechrami z Hamburgera SV i Moritz Stoppelkamp z Paderborn. No i tutaj ostatnia karta specjalna z Champions League 15-16, Diego Costa.
bardzo fajnie, ale ja i tak tej edycji nie będę zbierał. No ale dzięki, zawsze to coś. Nie planowałem tej edycji w ogóle mieć w moich albumach, ale Bato, bardzo ci dziękuję i tak. No i tutaj właśnie powtórka. Mario Götze Limited Edition, właśnie to jest Update Edition, właśnie macie tutaj napis. Więc to jest powtórka, mam już tą kartę. No i jeśli byście chcieli wiedzieć, brakuje mi takich normalnych limitek jeszcze tylko Lewandowskiego i Cristiano Ronaldo. Więc jeśli ktoś ma, to napisać mi. Tak to będę miał przynajmniej komplet tych wszystkich zwykłych limitek. No i co? I teraz ostatnia paczka gratisów. Pierwszą mamy znowu Ekstraklasę, ale już edycję, dwie edycje wcześniej. To znaczy edycję 13-14. I to też nowa karta w dodatku, bo mam też kilka kart przypadkowo z tej edycji. Też zdobyłem właśnie od was w gratisach, ale tej akurat nie mam. Tomasz Podgórski z Piastu Gliwice i także Mateusz Matras z Piastu. I tutaj już mamy Brazylię, moją kompletną, bardzo fajną edycję FIFA World Cup Brazil. Juan Cuadrado i tutaj edycja Road to Euro 2016. Logo Chorwacji, którego nie miałem, bardzo fajnie. Tutaj właśnie bazówka FIFA 3-5. Powtórka, o i właśnie Subotica nie miałem, więc fajnie. International Star tego też nie miałem. Lukaku i fajnie, bo właśnie w tej przesyłce, nie uwierzycie, ale w tej przesyłce właśnie zapakowałem tą legendę. No, a tak to chociaż mamy ją na zwrócenie, można tak powiedzieć. Alan Shearer. Bardzo fajne gratisy. No i to na tyle, żeby już nie dłużyć. Dostaliśmy bardzo fajne karty. No i mam nadzieję, że jeszcze nie raz wymienię się z tobą, kolektor z Praga. Ja zapraszam na kolejne odcinki i na kolejne wymiany. Ja, jeśli ktoś ma Ekstraklasę i karty z Euro 2012, bądź Champions League 14-15, bądź też te dwie limitki z Update'a, czyli Limited Edition Robert Lewandowski i Cristiano Ronaldo, zapraszam do PW, bo właśnie na tych kartach mi zależy. No to cześć!